Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto Słowo Pańskie. Kiedy kończy się noc, a rozpoczyna dzień? Zapytał pewien rabin pobożnego Żyda. Ten Żyd, zakłopotany, próbował w jakiś sposób odpowiedzieć. Zgadywał, kiedy widać pierwszy promień słońca może, albo kiedy człowiek może odróżnić drugiego człowieka od krzewu. Na co rabin powiedział, że dzień rozpoczyna się wtedy, kiedy w twarzy drugiego możemy zobaczyć brata i siostrę. Natomiast dopóki tego nie widzimy w drugim człowieku, brata i siostry, dotąd w nas jest jeszcze noc. O poranku dobra historia, która jakoś ukierunkowuje nas na to, aby być tymi, którzy widzą więcej w drugim człowieku. Taką historię dominikanina Marcina z rana wysłuchałem. Bardzo ciekawa i pasuje też do dzisiejszego wspomnienia. Dzisiaj mamy liturgiczne wspomnienie też Kosmy i Damiana. To byli dwaj bracia, którzy żyli na przełomie III i IV wieku. W czasach wielkich prześladowań chrześcijan. Nie było wtedy łatwo być chrześcijanami. Za samo bycie można było stracić życie. Byli lekarzami, ale oni widzieli w twarzy drugiego człowieka brata i siostrę. Każdego człowieka, brata i siostrę. Byli nazywani, czy należeli do grupy anargitów. Z greckiego anargyroi, znaczy tyle, co wrogowie pieniędzy. Prawosławni zaś nazywali ich takim określeniem, trochę długie, może się uda, biesierbiennikami, czyli bez srebrników, czyli ci, którzy dosłownie nie brali pieniędzy, srebrników za to, co robili. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział nam o tym mówi. I oni chcieli w taki sposób właśnie żyć. Pomagali wszystkim, nie tylko tym, którzy byli chrześcijanami, wtedy to była mniejszość chrześcijan, których spotykali, ale byli tymi, którzy pochylali się nad chorobą i cierpieniem drugiego człowieka. Bez wynagrodzenia, tak chcieli. Leczyli człowieka fizycznie, ale też chcieli leczyć duchowo, taki mieli cel. Ponoć mieli mówić: my tylko kładziemy ręce i nic nie możemy dokonać naszą siłą. Wszystko czyni wszechmogąca siła i moc jedynego prawdziwego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uwierzycie w Niego, to w niedługim czasie wyzdrowiejecie. Byli tymi, którzy realizowali przykazanie miłości Boga i bliźniego do każdego człowieka. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak Bóg pobudził serce Dariusza. Wczoraj słyszeliśmy o tym, jak Bóg pobudził serce innego króla, Cyrusa, tylko po to, aby ci poganie pomogli narodowi wybranemu. Bóg jest w stanie pobudzić czyjeś serce do dobra. Natomiast ci oto chrześcijanie trochę w drugim kierunku działali, czyli oni jako chrześcijanie pomagali też poganom i prowadzili ich do Boga. Czy wypełniali Słowo Boże
Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Największe przykazanie to jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Kocha Boga, nie kocha bliźniego, nie wypełnia tego przykazania. Kocha bliźniego, nie kocha Boga, też nie wypełnia tego przykazania. Jak mówił też jeden ze świętych, żeby dobrze biec, potrzebujemy dwóch nóg. Tymi dwoma nogami, które sprawiają, że szybko biegniemy do Królestwa Niebieskiego, jest miłość właśnie i do Boga, i do bliźniego. Czy oni tylko kładli ręce? Nie. Byli dobrymi lekarzami. Na ich cześć wybudowano wiele świątyń w różnych miejscach i zginęli na Cyrze, w Cyrze, w Syrii. Tam zostali pochowani. Tam też nad ich grobem rozpoczął się wielki kult też i związany był z różnymi cudami, które działy się w tamtym miejscu. Jak mówi podanie, sam cesarz Justynian Wielki, który umiera w 565 roku, miał od nich przez ich wstawiennictwo otrzymać łaskę, miał wyzdrowieć z ciężkiej choroby. Dlatego też wzniósł dwie świątynie na ich cześć w Konstantynopolu. Również na Forum Romanum, na tej najstarszej części Rzymu, jest świątynia poświęcona im. I w tej świątyni możemy zobaczyć piękne freski, które przedstawiają ich życie, historię życia. Jest tam również taka scena, która przedstawia moment, kiedy dokonują bardzo skomplikowanej operacji, kiedy ktoś stracił nogę, a oni byli w stanie z powrotem poskładać tego człowieka w całość. To nie było w tamtych czasach tak oczywiste, więc nie dość, że byli tymi, którzy czynili dobrze drugiemu człowiekowi poprzez pracę lekarską, byli tymi, którzy nie brali pieniędzy, byli anargetami, to również mieli doskonałe zdolności lekarskie. To nie byli byle jacy lekarze i dlatego też bardzo pomagali. Te cuda, które działy się po ich śmierci, są znane do dziś. Jak się pojedzie do kościołów, właśnie tych, gdzie ich relikwie są w Polsce, w Białymstoku na przykład jest fragment relikwii tych świętych. Dużo osób pielgrzymuje po to, aby właśnie modlić się przez ich wstawiennictwo. Są różne legendy, że niektórzy ludzie zostawali na noc w kościołach, chociażby w Rzymie, i modlili się przy ich relikwiach. Często mieli sny, kiedy właśnie ci święci ukazywali się i mówili, w jaki sposób rozwiązać różne historie swojego życia, różne problemy. Jedna z nich jest taka związana z tym, że jeden z tych chorych miał konkretne wskazania, co ma zrobić, żeby z tej choroby zostać uzdrowiony. A co dla nas dzisiaj właśnie z tej Ewangelii i z tych słów? Na pewno ta Ewangelia wzywa nas do tego, byśmy wypełniali Słowo Boże w naszym życiu. Byśmy nie tylko słuchali, bo dzisiaj o poranku ta Ewangelia wzywa nas do czegoś konkretnego. Można pomyśleć, do czego Bóg mnie wzywa w wypełnianiu Słowa Bożego. Może Duch Święty pobudza moje serce od jakiegoś czasu, żebym coś zrobił. Może jak Dariusza, króla perskiego, który był poganinem, ale poszedł za tym, co usłyszał w swoim sercu. Nikt z zewnątrz mu tego nie powiedział, nawet gdyby mu to mówił, i tak by pewnie nie posłuchał. A on mówi, ja Dariusz wydałem ten rozkaz. Niech będzie on dokładnie wykonany. Wczoraj Cyrus, jak słyszeliśmy, też Bóg poruszył jego serce. Być może jest taka sprawa, do której Bóg ciebie chce poruszyć. Twoje serce. I słyszysz i czujesz, że to powinieneś zrobić. Lekarze Kosma i Damian odpowiadali na te poruszenia, które słyszeli w sercu. Bóg chce się komunikować z każdym z nas. Błogosławieni są ci, którzy to Słowo Boże wypełniają. I żeby jeszcze oddać też należną cześć Matce Najświętszej, trzeba powiedzieć, że ona była pierwszą, która Słowo Boże
wypełniała. Jej słowa „Oto ja, służebnica Pańska” pokazują, jak szybko przyjmuje Słowo Boże, jak szybko idzie za tym Słowem. Więc prośmy dzisiaj o to, abyśmy my ten dzień przeżyli, kochając Boga i bliźniego, odpowiadając na to, co może w naszym sercu się rodzi, co słyszymy, abyśmy to dokonali przez stawiennictwo tych, którzy to Słowo Boże wypełniali. Najpierw przez stawiennictwo Matki Najświętszej, ale też i tych wielkich świętych, Kosmy i Damiana.